Kolejny odcinek Rozmów na parkiecie w nowym sezonie 2021-2022. A naszym gościem jest kolejna nowa twarz w Górniku Zebrze, Damian Przytuła. No i słowem przedstawienia naszego rozmówcy, niespełna 23-letni rozgrywający, kolejny dwumetrowiec w naszym zespole, tych centymetrów akurat w Górniku ostatnio brakowało. Wychowanek Jeziora Iławy, później zawodnik Warmii Olsztyn, a ostatnie 4 sezony zawodnik MMTS-u Kwidzyn. Jeden z tych nielicznych zawodników, który ostatecznie Kwidzyn opuścił po tej dość trudnej sytuacji, w jakiej drużyna się znalazła. Autor w ostatnim sezonie 48 bramek, ale znany również ze swojej nowalecznej postawy w defensywie. Serdecznie Cię witamy w Górniku i serdecznie witamy Cię w rozmowie na parkiecie. Witam, dzięki. No i tradycyjnie przedstawiając naszych zawodników, zwłaszcza tych nowych w drużynie, skąd wzięło się Tobie zainteresowanie piłką ręczną? No myślę, że to jest dosyć ciekawa historia, bo gdzieś tam za dzieciaka dużo czasu poświęciłem na grę w piłkę nożną. Bodajże 7 lat grałem w piłkę nożną i gdzieś tam ten zapał minął. Szukałem jakby jakiejś alternatywy, jakiegoś innego sportu, bo gdzieś tam zawsze ten sport mnie interesował. I trafiłem na takiego mojego WF-istę w gimnazjum, pana Garbino, który no myślę, że może nie sporo, ale na przykład Rafał Kuptel też jest jakby od niego, Bartek Nastaj, także to są chłopacy, którzy zaczęli właśnie u niego, gdzieś tam on zaszczepił w nich tą piłkę ręczną i tak samo było ze mną. Przychodziłem na SKS-y, bo po prostu w ramach projektu trzeba było wybrać jakieś SKS-y, stwierdziłem, że no, będę miał to za sobą, jak pójdę na piłkę ręczną, ale gdzieś tam to we mnie zostało, później powstała drużyna trzecioligowa w Iławie piłki ręcznej, no i tak się po prostu zaczęła u mnie przygoda z piłką ręczną. Która jak dotychczas zaprowadziła Cię do Górnika Zabrze, a skoro do Górnika Zabrze, no to 3 słowa o tym, w jaki sposób zostałeś przyjęty przez nowych kolegów w szatni. Znaczy ogólnie myślę, że zostałem przyjęty tak jak wszyscy bardzo dobrze, bo atmosfera w szatni jest myślę super i trener gdzieś tam ze starszymi zawodnikami tworzą taką ciekawą aurę. My tak samo jako młodsi zawodnicy myślę, że wprowadziliśmy się w to fajnie i po prostu tworzymy fajny kolektyw. Wiadomo, że na razie to jest dopiero 1,5 tygodnia, także ciężko to jakby określić na jakim etapie jesteśmy, ale myślę, że będziemy zgraną paczką. Trener Ilewski znany jest z tego, że chętnie współpracuje z młodymi zawodnikami. Ja Ciebie jeszcze zaliczam do młodych zawodników. I często lubi ich rzucać od razu na głęboką wodę. I bardzo, bardzo prze w to, żeby łapali jak najwięcej minut na parkiecie. Ty co prawda tych minut już w swojej karierze zawodowej masz sporo, ale jakie masz oczekiwania wobec współpracy z Szeryfem? Znaczy, może w ten sposób. Ja też uważam, że jestem jeszcze młodym zawodnikiem, ale tak jak wspomniałeś, myślę, że trochę tych minut mam na boisku i też jakby ja od siebie wymagam już trochę więcej. Przynajmniej, nie wiem, wydaje mi się, że mam w miarę, może nie to, że dużą ilość minut na boisku, ale myślę, że mogę już po prostu pokazywać w niektórych momentach doświadczenie. A co do oczekiwań od trenera Lijewskiego, no to no nie wiem, myślę, że w poprzednich sezonach brakowało gdzieś tam tych moich rzutów z drugiej linii. Po rozmowach z trenerem wiem, że po prostu będzie tego ode mnie oczekiwał i bardzo, bardzo mi się to podoba. No więc właśnie, sam wywołałeś kolejne pytanie, które już miałem przygotowane. Będziesz jednym z tych zawodników obok Piotra Rutkowskiego, na którym będzie w dużej mierze opierana ofensywa Górnika Zabrze. To zagrożenie rzutowe z drugiej linii, ale też angażowanie obrońców rywali i robienie miejsca kolegom na innych pozycjach. Górniku w ostatnim sezonie brakowało właśnie tej rzucającej regularnie i często lewej połówki. Jesteś gotowy już na to przejęcie tej roli? Myślę, że tak. Nawet jestem w stanie powiedzieć, że brakowało mi tego, bo gdzieś tam w Kwidzynie ostatnie 2 sezony no, nie były za wybitne w moim wykonaniu i mam tego świadomość. Ale myślę, że zawsze gdzieś tam zawsze chciałem być takim zawodnikiem, który gdzieś tam oddaje dużo rzutów.
Ale nie boisz się, że trochę za ciasno będziesz miał na tej pozycji? No bo jednak wywołany Piotr Grudkowski, Łukasz Gogola, który też gra, może grać na lewej połówce, ostatnio głównie grał na lewej połówce i też od czasu do czasu pełnił tą rolę bardzo mocno ofensywną. No, Krzysztof Łyżwa, który co prawda prawdopodobnie będzie przemierzany bardziej na prawą stronę boiska, ale też na tej lewej się może pojawić. No i Michał Adamuszek, który chociaż w tej chwili bardziej z tyłu, to jednak też ciągle ma te ciągoty do przodu. Nie boisz się, że będzie za duża konkurencja? Znaczy, no na pewno jest wielu chłopaków na tej pozycji, ale no mówię, no zostało po prostu ciężko pracować, pokazywać się i mam nadzieję, że będziemy się z chłopakami fajnie uzupełniać. Okej, okay, czyli bardziej czujesz się z przodu niż z tyłu w obronie? Znaczy właśnie może powiem, że w ten sposób, że gdzieś tam ostatnie moje lata były bardziej zdominowane jakby grą w defensywie, przynajmniej mam takie wrażenie. I gdzieś tam no brakuje mi tej gry z przodu takiej powiedzmy efektywnej, nie? Mhm. Okej. Okay. Górnika w tym sezonie stać na to, żeby znów włączyć się w walkę o te czołowe miejsca? Myślę, że tak, jak najbardziej. Ale jednak ta szatnia się mocno pozmieniała, trzeba trochę nazwisk nowych prowadzić. Tego doświadczenia brakuje, bo jednak ci najbardziej doświadczeni zawodnicy, co jest też naturalne kolejną rzeczą, ale opuścili Górnika. No ale wierzysz w to, że będzie znowu walka o brąz? Jak najbardziej wierzę w to. No i świetnie. No to w takim wypadku pozostaje mi oczywiście tradycyjnie spytać, jakie są Twoje oczekiwania przed zbliżającymi się wielkimi krokami rozgrywkami Ligi Europejskiej, no i naszym tajemniczym rywalu z Arendal? Znaczy, szczerze mówiąc, kojarzę tą drużynę, ale jakby nigdy nie wiedziałem, jak wygląda ich gra na boisku. Natomiast, no nie wiem, wydaje mi się, że to, co na przykład Górnik pokazywał w meczach z zespołami typu Kielce, typu Płock, typu Puławy, no to po prostu przez pryzmat tych meczów jestem w stanie teraz powiedzieć, że będziemy na pewno walczyć, żeby przejść do może nawet fazy grupowej. Uda się, właśnie chciałem o to spytać, czy uda się znaleźć to miejsce w fazie grupowej? Szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć, bo mówię, jest wiele drużyn, wiele zespołów, o których jakby nie, znam tylko z nazwy, może w ten sposób powiem, nie widziałem ich nigdy gry na boisku. No ale no tak jak powiedziałem wcześniej, przez pryzmat meczów z Vive, z Wisłą, wydaje mi się, że jesteśmy w stanie walczyć o tą fazę grupową. A licząc na to, że faktycznie się uda, nie boisz się, że potem w sezonie zrobi się jednak ciasno, bo liczba tych meczów drastycznie planowanych na sezon wzrośnie? No na pewno wzrośnie, ale myślę, że teraz też mamy okres przygotowawczy, ciężko pracujemy, także na pewno znajdziemy siły. W takim wypadku liczymy na to, że już niedługo będziemy mogli zobaczyć Was nie tylko w rozmowach na parkiecie, ale także na parkietach w kolejnych sparingach, a przede wszystkim w meczach o stawkę. Naszym gościem w trzecim tym sezonie odcinku Rozmów na parkiecie był Damian Przytuła. Bardzo miło było Ciebie gościć i bardzo dziękuję za Twoją wizytę. Dziękuję bardzo.